Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie Z tej strony Pan Szachuś Moi drodzy widzowie postanowiłem rozegrać partię 10 minutową Z analizą Niestety ciężko było mi znaleźć zawodnika Który chciałby rozegrać partię Z czasem dodawanym Więc 10 minut mi pozostało No i dla potrzeb tutaj widowni gram E4 No widzimy, że przeciwnik Zagrał C5 i potem gra D6 Czyli wariant Najdorfa No dobrze, wejdźmy w ten wariant Zagrajmy D4 Bicie, skoczek BD4 to się tak gra na pewno, skoczek na C3, czy będzie E5, skoczek C6, dobra. Skoczek C6, moi drodzy, no to po skoczek C6 spróbujemy chyba zagrać tak jak Fischer grywał często, czyli goniec C4. Dobra, ten ruch jest mi już mniej znany, ale nie szkodzi. E, zagrajmy logicznie w takim razie. Spróbujmy zagrać logicznie, a tak jest na skoczka podwójny, więc muszę coś z tym zrobić. Jak zagram tutaj, to koniec nie będzie miał ucieczki na betrze, ale to chyba też nic nie szkodzi. E, bo k5, zawsze go niec Edwa. E, no teraz tak, jak zagram gońcem, to on mi chlaśnie tutaj pionka. Mm, no dobra, jak zbiję tu, to na pewno zbiję tym y, pionkiem, ale tego nie chcemy. Może koń e2? Słuchajcie, może koni A2 zagrać nietypowo. Wydaje mi się, że zagram skoczek na F3, może z, z powrotem. Tak zrobimy. Plan jest taki: bo jak on zagra E5, to będę mógł skoczka przerzucić w przyszłości na D2 i walczyć przede wszystkim o punkt D5. Ciekawe, czy on zagra taki ruch E6. To mnie interesuje. A6 poszło, więc roszadę robimy dosyć szybko. Roszadę zrobić trzeba. Jest E6. Dobra. Teraz tak. Jeżeli zagram tutaj, on wybije. Ja hetman D2, potem mam aktywność wieżową. Tak zrobimy. Stępem wychodzę gońcem. On nie zbije na B2. Nie sądzę, że zbije na B2. Jest to raczej ryzykowne posunięcie. Hetman będzie wtedy w potrzasku. Zgadza się. No dobra. Hetman na C7. No to w takim razie zagramy goniec B3 bo tu zawsze jakieś prześwity były na tego gońca. No i teraz tak, on może skoczkiem zagrać na g4, to będzie na pewno ruch nieprzyjemny, ale wtedy możemy goniec g5 i tak się przemanewrować. Teraz tak, muszę zagrać. Może H3 spokojnie, Zagramy H3, żeby nie było tego skoczka na G4. No i teraz pytanie: Czy Hetman E2? Kompletnie nie są to moje pozycje, moi drodzy. Ale będziemy je grać. Może A4, żeby nie było B5. Koń na A5 może zagrać. Dobra, zagrajmy. Hetman. Wiecie co, poczekajcie. No mi tego gońca skosi. Stoi to dosyć nietypowo, przypuszczam. Hetman E2, zagrajmy. Żeby pilnować na z4 wjazdu skoczka w przyszłości, ewentualnie gońca może mi skosić. Taki ruch tutaj zaproponował przeciwnik. Dobra, grozi ruch taki i wzięcie tutaj pionka. No zgoda, no to zagramy może skoczek d2. Może nie jest to zbyt profesjonalne z mojej strony. Przypuszczam, że czarne już mają całkiem przy sympatyczną grę. No ale będziemy kombinować, może f4. Może F4? Brakuje tu przede wszystkim gońca na E2. Teraz um, przeciwnik zagrł sprytnie Hetman B6. Teorii nie znam, ale to dobrze. To dobrze czegoś przynajmniej się nauczymy. Jeżeli goniec B7, to spróbujemy tak i podważyć tutaj punkt E6. Coś takiego będę próbował grać. A można też próbować G4, G5, żeby tego skoczka przerzucić. Skoczek D2, no ciekawy jestem, jak on zareaguje. Zobaczcie, przeciwnik ma dosyć wysoki ranking. Ciekawe, jak to wygląda w jego innych blicach. To też wysoki, tak, zgadza się. Przeciwnik gra całkiem dobrze w te szachy. Widzimy, dobra, zagrał tutaj. No to skoczek A4. Tutaj na B6 będę miał dobrą placówkę. Goniec współpracuje dobrze ze skoczkiem. E, za cenę. O, właśnie! E, tutaj zagram. To on mi wtrąci taki ruch, ale zbiję stępem. On mi zbije tu. Ja zbiję tu. Więc gram tak i zdobywam tego gońca. E, tak, zdobywam gońca, znaczy w sensie skoczka wymieniam za gońca. Myślę, że to jest dobry interes dla mnie. E, muszę też uważać na taki ruch A4 później, e, więc spróbujemy może A4 samemu zagrać. I wydaje mi się, że będę stał tu całkiem teraz przyjemnie. Pełna kontrola punktów centralnych, może nie E5, ale przede wszystkim D4, C4 i D5. No tu nie może zagrać, bo dostanie wtrącenie, więc tego gońca już przypominam, jeszcze raz go chlasnę za chwilę. No dobra, tutaj skoczek broni na E4, dobra, gońca trzeba zbić bez dwóch zdań i gramy A4. Jeżeli bicie w przylocie, to wieża wybija i tutaj będzie słabość, myślę, że on na to nie pójdzie. Czerwicie w szocie może być całkiem chyba też dobre, bo może wieża B4 stanie w przyszłości. No i teraz tak y, trzeba go ustawić strategicznie. Słuchajcie, czy da się to zrobić? Na razie stoi to bardzo ładnie. Jakby się wymieniły wszystkie figury, to tutaj będzie słabość. Skoczek C4 i tego pionka będę tam męczył goniec B6, ale to jeszcze za wcześnie takie gdybanie. Dobra, zbił tutaj. No to. Aha, poczekajcie, bo jak zbiję wieżę, to jest D5. Teraz to dopiero zauważyłem. Więc wynika z tego, że moje A4 nie było chyba najlepszym rozwiązaniem. Ale z drugiej strony, jak bije tutaj D5, bije, on mi bije. Ja bije na C6, on wraca. No nie, to nie wygląda dobrze. Chyba muszę zbić pionkiem, niestety, przyznać się do błędu. I pionki mi trochę rozszczepi. Eee, no dobra, ale muszę zbić pionkiem, mimo wszystko muszę zbić pionkiem. On teraz powinien uderzyć chyba w D5. D5 będzie chyba dobrym ruchem dla niego, na pewno będzie dobrym ruchem, jak wybije. Aha, to pionkiem, bo tutaj goniec zawsze wybije, będzie izolowany pionek, ale słabość na C2, no niestety nie, a nie zagrał, na moje szczęście, na moje szczęście nie zagrał. Pytanie, czy zagrać A4, bo on wskoczy tutaj, ciekawa pozycja, nie, gramy chyba F4, zagramy F4, żeby na E5 nie było placówki. Ja myślę, że czarny tu też jest z pozycji zadowolony. Okej, okay. yy, gońcami mi tutaj mi wie, że atakuje. Czy taki ruch zagrać? On zbije i potem tu uderzyć. On zagra tak. Yy, może być ciekawie. Słuchajcie, taki ruch może zagrać E5, on wybije i potem F4, F5. Tak zagramy. Spróbujemy zagrać ostro. E5 no i on musi wybić po wybiciu ja też mam takie wtrącenie skoczek na E4, jak on wybije tu, to wybijam tam paragońców. no mogę tak zagrać. Teraz muszę się zastanowić chwilę. Naprawdę ten ruch taki jest ideowy, to jest pewne, muszę się tutaj trochę sprężać, bo czasu dodawanego nie ma. jest tak, jak zagram tu, wydłuży mi się tam atak na pionka F7, ale zagram tak, on wybije, ja wybiję. On zagra E4, ja wierzę, zagram tutaj. To wtedy będzie chyba, a skoczek D4. Aha, dobra, tu będzie chyba dobrze. Zagram tak, jak on mi wtrąci, bije tutaj, on mi wierzy, ja tam. Dobra, F5 jest dobre. F5 jest dobre. Myślę, że tak. Te figury są skrępowane przez tego pionka E5. Trzy figury skrępowane za pośrednictwem jednego piona i to swojego. Wybił, dobra, wybicie. No taki ruch oczywiście jest możliwy. Może G6, ale wydaje mi się, że ja wtedy tutaj rąbnę po prostu bez większego namysłu i po czarnych polach i po polu F7 będę tutaj królował. No pozycja dosyć ciekawa. Skoczek na E7. No dobra, muszę chyba zagrać wieża F2. Wieża F2. On zagra tak, ja zagram wieżą na F1 i będę kładł nacisk. Wolę oddać pionka i mieć nacisk jakąś inicjatywę, nieżeli grać na równym materiale i żeby on mnie tutaj, żeby on mnie tutaj cisnął. Moi drodzy, no podoba mi się chyba mi pozycja, chociaż czarne mają tego piona więcej nadal nie widać tego gołym okiem, bo tak wizualnie wydaje się, że tutaj jest w miarę równo, ale niestety nie. Widzimy cztery pionki są na dwa pionki, ale grają figury, na szczęście grają figury Tutaj goniec silny, on zawsze może mi tego gońca sprzątnąć w pewnym momencie, ale ja go wybiję. Będzie jakoś więcej i trzeba będzie sobie dalej radzić. Są też, no są takie proste plany, zobaczcie, wieża F1, skoczek E4 z naciskiem na F7, naciskiem na F6, wydaje mi się, że stoi dobrze, dobra, tutaj Hetman broni, co on tutaj kombinuje, czy coś tutaj zrobił, tutaj nie atakuje, tutaj nie, dobra, tak, nie mogę, dobrze, muszę wzmocnić chyba tutaj atak, przede wszystkim E4 mi odebrał pole dla skoczka. No, ale wzmacniał atak, naciskam, będę go naciskał. Już on nie może zagrać na przykład G6, nie może ruszyć nigdzie gońcem. Tutaj wleciał, tutaj wleciał. Dobra, słuchajcie, teraz tak: skoczek A4 chodzi mi po głowie. On mi zbije tu, ja zbiję tam i będę miał nacisk. goniec będzie chyba silną figurą. Jeszcze on ma opcję A4, tego nie przewidziałem. Ale chyba muszę tak zagrać. No, muszę chyba tak zagrać, słuchajcie, nie ma innego wyboru. Czy są jakieś lepsze ruchy? Może jakiś goniec na A7, ale chyba to nic nie daje. No, takie ruchy nie wchodzą w grę. Może Hetman G4? Nie, no bo Skoczek wisi. Skoczek A4 to jest chyba dobry moment na to. No, on może zbić, ja wybiję, oddam tego gońca, ale kładę nacisk już konkretnie. Pytanie, czy to zda egzamin? Jeżeli on mi. Nie, Hetmanów wymienić nie może, bo wieża F2 stoi. No dobra, stoi to dosyć nietypowo, ale ciekawie przede wszystkim, jest ciekawie. Teraz tak, tutaj na d5 mogę próbować za chwilę uderzać i tutaj, tylko to za mało, za mało dla mnie chyba ataku jest, bo skoczek broni, a jedno poświęcenie, nie wiem czy coś może dać w zamian za to, no hetman g4 jakiś by się przydał. Ono też skoczkiem może czekać, w zasadzie też on musi coś grać, prawda? To nie jest też takie proste. No A4 myślę, że jest brane pod uwagę. Goniec na A2 tutaj wisi. Nie, tutaj nie wisi, bo teraz Hetman broni z wieżą. Ok, ale wieża B2 wchodzi. No i z gońcem muszę zrobić jakiś porządek. Czy da się to zrobić? Zawsze po A4 mam wtrącenie tutaj z szachem, i myślę, że przeciwnik to analizuje. No, robi mi się tutaj już przewaga czasowa co mnie bardzo cieszy. Będzie jakaś szansa tutaj przeciwnika, może ograć na czas, jeżeli tak się również wydarzy. No, zobaczymy. No, A4 muszę kombinować co po A4, bo taki ruch mi grozi chyba najbardziej. Yy, tutaj wtrącę, on wybije tym. Co? Takiego ruchu to w ogóle nie przewidziałem. Skoczek C3, no nieźle. Teraz pytanie, czy ja mogę tam rąbnąć? Król zbije, skoczek. Yy. Król wróci, powiedzmy, Hetman H5. Takie widzę tutaj domki, żeby tam wlecieć. I tutaj wisi. On wybije ja gońcem. No nie, ataku nie widzę żadnego, słuchajcie. Może to wykorzystać jakoś inaczej. Może wybić Hetman wybija. I spróbować uderzyć. No właśnie Hetman. Tutaj z tam planem, no nic to chyba nie daje. Za, 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 za wiele to chyba nie daje. Momencik, mam chwilę do zastanowienia się, no ale muszę chyba konkretnie, chyba muszę to wybić, nie mam wyboru. Jeszcze mogę... Aha, tu jeszcze mogę stępem przecież wybić. Ten skoczek może, ale on potem na 4 mi wskoczy, będzie mnie męczył, wierzą. Tu wybiję skoczek wybiję yy, i zagram... No nie mogę tam nigdzie zagrać. Właśnie, tu jest problem. Yy, dobra, wybijam skoczka, wybijam skoczka. I teraz tak, hetman H5, on mi bije tu, zwiąże mnie strasznie, tu bije i tu bije, aha! A potem tu, mm, to będzie problem. Goniec jest dosyć silną figurą, um, może goniec D2? Może goniec D2, słuchajcie, on chyba hetman C5 zagra. E, może poczekać jeszcze z, z tym atakiem Śpiesz się powoli Krzysztof, śpiesz się powoli Hetman C5 będzie tu atakował Będzie bronił, ja mogę A4 wtedy zarzucić e, I cały czas Będziemy wyczekiwać na jego posunięcie Potem z powrotem mogę zagrać, na przykład A jeśli on gdzieś hetmanem odejdzie Typu taki ruch, no to mogę skosić tutaj Dobra, e, ha, taki ruch Grozi, ale zaraz To potem tutaj zbiję, tą jakość może Poświęcę tutaj mm, Grozi, grozi tu grozi wzięcie. Może tak zagrać od razu. Tak, to będzie chyba dobra rzecz. Aha, zaraz, bo mnie strasznie tutaj wiąże. Strasznie mnie tutaj wiąże. Muszę coś wymyśleć. Słuchajcie, grozi goniec H4. Może Hetman na G4 z atakiem na skoczka. Właśnie. Z atakiem na skoczka to jest chyba dobry ruch. Yy, wiem, że jeszcze jest związanie, ale jest atak na skoczka z tempem i już jakieś podwiski chodzą yy, na F6. Właśnie, on nie może zbić pionka, więc jednak A4 może zbędne było, jak widać. I już grożą, grożą podwiski z biciem. No jeżeli teraz jeszcze, jeszcze obroniłem się przed H4, długo mi to zeszło, ale, ale jest, może jak król H8 zawsze mogę pionka zbić. Ewentualnie, jak zrobi coś innego, nie wiem, typu jakieś wieża C7 strzelam, to królem na H1 szybko uciekam i dalej będę miał aktywną wieżę. Tak zagrał, grozi takie zagranie, dobra, tutaj jak zbiję, a grożą widły, ale zaraz jak widły to bije tam. Król H1. Jak gra tutaj, to bije, on bije i bije na F6. I bije na F6. I tu będzie dobrze, chyba. Yy, on może dać szacha. Król tu wróci. I tutaj G5, H4. Ojojojoj, ojoj, ojoj, ale się dzieje. Poczekajcie, bo ja jeszcze mogłem zbić skoczka przecież. Dlaczego ja tego skoczka nie zbiłem? Szachuś, szachuś, co ty zrobiłeś w ogóle? Dobra, ale w każdym razie, odszedłem ze związania, to myślę, że też jest dobra, dobra opcja. On jeszcze ma skoczek E5, ale to wtedy nabiję ja tutaj. Nie no, wydaje mi się, że jest i tak ok. Wydaje mi się, że tej i tak jest ok tutaj. E, dobra, 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 myślę, że ma ciężką pozycję, mogłem go zaskoczyć, tym król H1 Dobra, bijemy szybko na E4. Pionek y, odzyskany 1 z opcją wybicia na F6 też jest taki ruch goniec na E3 No może tutaj mi skosić y, i też trzeba sobie z tym jakoś poradzić. Y, no może mi tutaj to będzie dosyć chyba niebezpieczne. Y, może potem spróbujemy wybić chyba, wybiję pionek. Y, nie mam szacha niestety. Um, hmm, 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 a może po prostu do końca wybić i atakować skoczkę, atakować na F7. Może to jest ta droga do zwycięstwa. Ale słuchajcie, dzieje się ofensywnie tutaj dosyć się dzieje szybko. Tu mój przeciwnik, co on zagrał? Tutaj zagrał. No dobra, mam czas może na A4. Mam jeszcze na, czas na ten ruch, goniec E3. Yy, pfu, 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 pfu. Może na F6 robnąć. Strasznie mi się chce tam zagrać. Ale czy to będzie dobra droga? Może nie trzeba się aż tak bardzo śpieszyć, może tak zagrać po prostu spokojnie. Wiecie co? No, mam takie ruchy, mogę tak zagrać, ale gdzie skoczek odejdzie, żeby mi zrobić krzywdę? Chyba nigdzie za bardzo. Wiecie co? Zagramy, tak. Skoczek chyba nie odchodzi nigdzie, żeby mi robić krzywdę. Więc w pionach jest porówno mój atak został. Dobra, taki ruch spodziewałem się takiego ruchu. Hetman G4 chyba zagramy dosyć szybko, mm, żeby jednak kontrolować tutaj F7. Ja myślę, że on ma gorzej teraz. Mój goniec zaraz może jakoś aktywniej pograć. Może taki ruch wtrącić. A, wieża F8. Widzicie co się dzieje? Jednak się przeciwnik zaczyna tutaj trochę obawiać tych poświęceń. Może teraz tutaj rąbnąć i potem zagrać goniec H6 potem H4 może, wygląda to obiecująco, czy to przechodzi, słuchajcie, do odważnych świat należy, chyba tak trzeba zagrać, eee, chyba tak trzeba zagrać, wiecie co, no chce mi się to zbić, to zbijemy, pewnie, pewnie bicie, jeszcze z biciem można by było poczekać, grajmy od razu gońcem na H6, eee, tu się wszystko trzyma, w najgorszym wypadku mogę na f ale h4, chyba to przechodzi, nie wiem czy jest jakaś obrona, idę za ciosem, nie patrzę co się będzie działo dalej, czasu jest coraz mniej, po prostu h5 grozi, grozi h5 ze zdobyciem drugiej figury, nie, już nie grozi, okej, okay, tutaj w takim razie, tutaj w takim razie, chyba muszę zbić, ale on wtedy, co on zrobi, da mi szacha tutaj, no dobra, muszę, 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 nie mam wyboru, muszę tak grać, tu na f7 wisi, Chyba nic tu nie podstawiam, mam nadzieję. Czy on mi poświęci tutaj wieżę na, wieżę na B3? Nie wiem. Grozi takie bardzo nieprzyjemne. Tu mam pionka więcej za jakość. Yy, I ten atak no, H5 jeszcze nie mogę. Szach no to jest. A Hetman wchodzi. Dobra, ale myślę, że tutaj jeszcze mam. Posu... Aha, zaraz, przecież ja mam. Taki ruch, goniec mi broni na E3, tu się wszystko trzyma, hej szachuś, nie bój się, To jest wszystko w porządku, a grozi bardzo niebezpieczne zagranie, e, w ogóle grozi tutaj na g z matem tak naprawdę, zobaczcie, bo hetman na końcu bije i daje mata, e, i on nie ma szacha, dobra, zagrał tutaj, dobra, zagrał tutaj, bo jeszcze on może... On może, może, mogę się zasłonić. No, muszę wybić. Tak, nie ma wyboru. Czyli odzyskuję tutaj jakość. Gram tak. Tu się chyba bronię. Czyli Pionek został z atakiem. Czasu więcej. Przeciwnik Hetman E5. Co ja mogę tak zagrać? Mogę też tak zagrać. Tak, chyba będzie lepiej. Tutaj szacha nie ma. Jest związanie. Grozi na f7, grozi h4. What? Oła, <try> mam jeszcze goniec C4. Na szczęście, e, słuchajcie, mam, e, mam wtrącenie i goniec C4. Mogę się zasłonić. Mam C4 i goniec tutaj, dobra. Jeszcze potem widzę wieża F8. Taki ruch jeszcze mam. E, wieża F7 grozi. E, grozi też taki ruch H5 na szczęście. E, oj, dzieje się, słuchajcie, mam jeszcze taki ruch z szachem. E, mogę też zagrać tutaj. Mogę też zagrać tutaj, to chyba też będzie dobre Chwila, chwila czasu, coraz mniej tak. Król może pójdzie tutaj, ja dam szacha tutaj. Hu. Jak to grać? Słuchajcie. Dobra, idę wieża F7, wieża F7 groźnie idę, zawsze mogę tutaj dać szacha wymienić to i troszeczkę uspokoić grę. Tak, no to teraz tu mogę uspokoić grę. Pytanie, czy jest coś lepszego, tutaj szach, no muszę chyba tak grać, nie mam wyjścia, przejdę do końcówki, efektownie może to nie wyszło, ale efektywnie może wyjdzie, no i goniec na B3, bronić pionka, jest pion więcej, wieża jakoś zaraz się do pionka może dobrać, czasu coraz mniej, czasu nie ma dodawanego, moi drodzy, 45 sekund, tutaj co grozi, taki ruch, taki ruch, taki ruch, taki ruch, muszę chyba tak zagrać, nie mam wyjścia obym siatek matowych żadnych nie miał, skoczek na F4 groził szach, no wymieniam to szybko, okej, okay. idę w tą stronę, idę w tą stronę, żeby nie było żadnych szachów od skoczka, może to nie był najlepszy moment, ciekawe czy ta końcówka jest remisowa, co on tutaj kombinuje, jednego szacha mogę dać i z powrotem na pionka z szachem, Dobra, tutaj. Aha, tu siatki matowe jakieś się pojawiają. E, matów nie ma, idę do góry, żeby wieża tam atakowała. Dobra, mata tutaj nie ma. Dwa pionki więcej. E, teraz tak, idę tu. Chyba, chyba wiecznego szacha nie ma. Dobra, czasu jest mało przede wszystkim. Dobra, szacha mam jednego. Tutaj grozi coś. Muszę tak, żeby na jeden nie było opcji. E, szacha szybko daję. Szach. Sekunda do końca moi drodzy, ale się dzieje i do góry do góry i co teraz może tak szybciutko idę królem do góry. Jest zwycięstwo moi drodzy. 5 sekund niecałe zostało, ale była partia, ale się działo. Powiem wam szczerze, działo się. Piękny atak, piękne, pięknie, pięknie tutaj to wszystko wyglądało. No i pora na analizę, moi drodzy. Pora na analizę tej partii. Włączmy tutaj program szachowy i zobaczmy jak to wyglądało, czy ja coś tam lepiej mogłem zagrać. No dobrze, poszło E4 C5 ze strony przeciwnika. E, tutaj tak, e, skoczek F3, D6, D4, bicie, bicie, e, moment, ja tu muszę mieć też podgląd na analizę, e, skoczek C6, goniec C4, tak też grywają jak widać, hetman B6, skoczek B3 grają, a ja skoczek na F3, tak też widać, e, grają, ale rzadziej, dlatego też może się udało, A3, roszada wydaje się tutaj dobrze, E6, normalnie, goniec E3, a właśnie, hetman D, jakby zbił hetman na B2, Koń a4 jest, słuchajcie. Koń a4, hetman a3, koczek b6, wieża b8 i skoczek d2. No tak, i taka jest pozycja dosyć ściśnięta dla czarnego. Jak ktoś lubi grać z dużą inicjatywą, to myślę, że to jest dobry wybór dla niego. No dobra, ale przejdźmy do rzeczy. Hetman wrócił. Jeszcze tylko zobaczę po tym ruchu hetman d2 czy przechodzi. Nie, hetman a3 i pokazuje minus. O, to jednak bym tutaj poległ trochę, ale może bym doszedł do tego, że trzeba grać koń A4, bo w połączeniu z gońcem na E3 tutaj dobrze bronię Okej. Okay. Nie, 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 do, do, do tego nie przechodzimy. Hetman C7, goniec B3, goniec C7. Tylko jestem ciekawy, czy ja dobrze grałem. H3, skoczek D4 każe grać. No dobra, ale jak mam H3 Roszada <grym> Hetman E2, no i widzimy czarny, lepszy. Skoczek D2 cały czas czarne lepsze, ale tu się zaczyna gubić. Koń A4 i A5 chyba był złym ruchem, tak. To by musiał być zły ruch, ale jednak pokazuje ocenę, a już wyrównuje. Skoczek B6, no i tutaj trzeba wieża B8, wybicie, wybicie, no i para dobra. No i słuchajcie, ja zagrałem teraz A4. Tak, to był zły ruch, bo zapomniałem, że nie mogę zbić wieżą, to już mamy naukę, no ale poszło, trudno. Skoczek D7, ok, F4. Cały czas pokazuje przewagę dla czarnych. Ja tutaj się chyba z tym nawet troszeczkę muszę zgodzić. Ale w ostrych pozycjach myślę, to jest w miarę ostra pozycja. No to się dzieje. Dobra, i teraz mnie interesuje, czy E5 wchodzi. No, weszło z mojej strony, ale komputer ocenia jako zły ruch dla białych. Ale to nie szkodzi. Przy ataku przeciwnik tutaj się nieco pomylił i to było na naszą korzyść. Bicie i teraz F5 chyba mimo wszystko dobra. Konie 4 też bierze pod uwagę, ale F5 tak też poszło, bicie. No wieża zbiła. Jestem ciekawy, czy tam coś lepszego mogłem zagrać. Minus 2, słuchajcie, powinienem przegrać. Koń E7, no wieża F2, to wszystko jest normalne. Hetman C6, może stracił ruch jakiś, może coś innego powinien zagrać. A4 powinien zagrać, tak A4 powinien zagrać, żeby tego pionka skościć. A właśnie, słuchajcie, jednak mogło być groźnie. Zagrał Hetman C6, wieża F11, to w Sycylu to jest zawsze tak, słuchajcie, jak się gra jednym i drugim kolorem, trzeba grać dokładnie. Jeden ruch może wszystko posypać, albo nie widzi się właśnie tych dobrych ruchów. Skoczek D5 i teraz uwaga, koń E4, tak zagrałem. On koń C3, widzicie, ja tutaj brałem pod uwagę bicie na E3, Hetman bije E3, A4. Tak, tu się wszystko trzymało, on się bał tego nacisku bardzo. On się tego nacisku bał, na pewno. Zagrał tak, no i teraz y, wybicie nastąpiło. Czy jakiś lepszy ruch tutaj istnieje? Skoczek C3, skoczek F6 byłoby gorsze. Dobrze, reakcja była dobra z mojej strony. Cieszę się, że nie jest tak źle. Goniec D2, OK, wrócił tutaj. I hetman G4, też tak, y, też tak mi się wydawało. I słuchajcie, teraz jestem ciekawy zagrania ze strony czarnej. Bo zagrały tak, E4, jak to ocenia? O, błąd! Błąd moi drodzy, jest błąd. Yy, Okej, okay, trzeba było bić skoczka, to po ruchu dopiero zauważyłem, ale po biciu skoczka takiego ruchu się obawiałem. A, no to po prostu król tutaj. E, można tam wtrącić jeszcze, ale król na H1 ze związania zawsze trzeba zejść. Aha, bicie tutaj, bicie i tutaj, dwa gońce zawierzę. No dobra. Teraz już jest to w miarę łatwe. Oczywiście on tam zbił jeszcze techniczne z problemy yy, całkiem spore, ale przewaga jest białych na pewno. No to na ten wariant bym szedł, jakbym to widział z daleka. Niestety tak nie poszło. Yy, po E4 zagrałem tu. Nadal jest troszeczkę gorzej, ale poszło tak. Hetman E4, pionek odbity, wieża E8, A4. Wieża E6 pokazuje od razu, żeby bić, zobaczcie. Wieża bije F6, bicie tutaj i co dalej, panie kolego? Wieża u F6 po prostu. Ha! Skoczek nie może się ruszyć, bo na F7 leci. Wieża z B na D8. Przypuśćmy, tak by zagrał. Mmm. Co? Taki ruch? No to już słuchacie, niezła taktyka wchodzi. A bierze taki ruch pod uwagę, ale szuka lepszych. Hetman F5. Jej, to już są ciężkie zagrania. To już powiem Wam szczerze, że są ciężkie zagrania. Ale taki ruch Skoczek F7, Hetman G4. Yy, no i dobra, co po król F8 na przykład? a, Goniec H6, król E7, Hetman E6 Mat. To po król f po król H8 w takim razie, bicie tu i grozi mat, no tak, no ale to dalekie, dalekie analizy, e, tu jeszcze hetman d4, żeby diagonale trzymać, żeby nie dać mata na g7, hetman f3, ale to trzeba takie ruchy, ojej, no tak i grozi tutaj, no tak, ale to trzeba być tutaj taktycznie daleko przygotowanym, mm, i dobrze graje, no takie posunięcie na f6 to się narzuca w pewnym momencie, ale poszło tak, skoczek g6 hetman g4 wieża f8 i bicie no to dobrze że teraz zbiłem jednak słuchajcie dobrze wyczułem tak trzeba i goniec h6 pokazuje czy inny ruch wieża f6 pokazuje wieża f6 cały czas pokazuje no ale goniec h6 mi się podobał a tutaj się broni przeciwnik okej okay, możliwe h4 wow i tu już mam w trąbę Mam w trąbę jak zagrałby wieżą na B4 No jednak w ostrych pozycjach to ciężko Słuchajcie, faktycznie Bo po B4 mam tutaj stratę na H4 Dobra, ruch H4 to jest ruch przegrywający Powinienem to uczciwie przegrać Przeciwnik zagrał tak Ja zbiłem On wieża E1 powinien ruszyć Król H2 I Hetman E5 What? To ja tu nic nie widzę I wieża F4 trzeba było No to nie, nie wygląda to dobrze dla białych to nie wygląda dobrze, niestety. No to powinien mnie tu skąd atakować. Yy, jednak yy, w tej pozycji, tak, tak. I tu trzeba było co gra grać wieżą po prostu na B6. Na F6, przepraszam. Naciskać. Dobra, następnym razem naciskać. Nie grać na wariata. Yy, no poszło tak, tak. Tutaj. No to teraz już. Hetman e5 cały czas, a to się chce tak zaatakować, prawda? Dobrze, że miał mało czasu. E... <noise> ale ja nie grałem zbyt super jednak. Król g3, wieża e3, no to tak musiał bicie, bicie, wieża. Tutaj krucha 3 dobra, jest duży plus. I wieża b4, tu już się wystraszyłem, ale jest wtrącenie. Król g7 i goniec c4, tak zagrałem jednak. Dobrze, dobrze, cieszę się, że tak idzie. Tutaj hetman d7 pokazuje. Co jest po Hetman D7? Bo ja liczyłem Król H6 tylko. A, tak po prostu wraca i tu daje jakieś maty chyba. Wow. Jednak Hetman D7. Proste liczenie, ale mało sekund, dlatego też zagram wieżę F7. Król H6. No tak, i tutaj na uproszczenie trzeba było iść. Koniec tutaj. Jeszcze mógł powalczyć G3. Tak, tak, bicie. Wieża G4, Król H2, Król H4, no szacha kontrolnego powrót, skoczek na A5 dobrze, tak i wieża na i wieża wysoko, zaraz inaczej. Wieża C5 trzeba było, żeby może tutaj tak dawać szacha, no to już takie dokładności. Tak, wieża F2, Król ucieka, Król szach C4, no tak, tutaj pokazuje w ogóle remis, jak widzimy. Wieża D3 prawdopodobnie, bo król jest po prostu mało aktywny. Nie będę tu mocno wnikał. Jak ktoś ma ochotę, to bardzo proszę. Ale wieża B2, tu już po prostu graliśmy na czas ewidentnie. E, uczciwie powinien być remis, oczywiście, ale C5. E, tutaj i koniec na. Aha, tu już podstawiłem pionkę. No tak, tu już na sekundach, więc trzeba było. A C6 wygrywało, jak widać. Pionek szybko dochodził. Koniec F3, tak tu i przeciwnikowi spadł czas mimo wszystko. No dobra, e, takie każdy miał e, po 10 minut, trzeba było walczyć. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę, no mam nadzieję, że analiza Wam się przyda, myślę, że bardzo ciekawa partia. E, do zobaczenia, następnym razem, trzymajcie się, hej!